wygląda, jak to wyglądało. Ja chciałem powiedzieć tak, panie redaktorze, że jesteśmy tutaj i ja też jestem z panem Królowskim po to, żeby naocznie uwypuklić, że nie można w słusznej sprawie, walcząc o słuszną sprawę, czy to osobistą, czy społeczną, czy narodową, wycofywać się w pół drogi. Kto wycofuje się w pół drogi, jest zdrajcą, niegodnym walki z honorem o słuszne prawa przysługujące się człowiekowi. Pan Knurowski, zaliczam pana Knurowskiego do wielkiego patrioty. Jest to człowiek, który w sposób zdeterminowany w kilkanaście lat walczy z kliką, ze zdrajcami wręcz ojczyzny, którzy nie dostrzegają człowieka, którzy nie dostrzegają problemu narodowego, polskiego, którzy w niwecz mają nas, Polaków, za nic. Pan Knurowski przejął gospodarstwo od Akademii Rolniczej nie po to, by z nastawieniem hazardowym biznesplanu podejść do tego, tylko jako zamiłowany od swoich korzeni rodzinnych rolnik, który kochał ziemię, myślał, że odnajdzie się na polskiej ziemi w rzekomo odzyskanej wolności. Tymczasem okazało się, że gdy siły natury się sprzeniewierzyły, a w myśl prawa do uporządkowania koryta rzeki był zobowiązany niemiecki koncern, gdy pan Knurowski przeciwstawił się obłudzie i kłamstwu i walczył w oparciu o prawdę, ukazując, gdzie leży źródło jego niepowodzeń na polu i zalewania jego pól, jego ciężkiej pracy, to co zrobiono? Elity i ci wszyscy stanęli, do których się odwoływał, powiem zaraz, gdzie się pan Knurowski odwoływał, stanęli po stronie obcego kapitału, po stronie Niemców, Polaka zniszczyć. Czyli tu, ja konkludując, nawiązuję to do sytuacji takiej, że po wojnie w 1945 roku Polska nie odzyskała wolności. Nadal zmagała się z poszerzonym panowaniem okupantów komunistycznych z 1939 roku, który wespół z Niemcami nas chcieli wymazać z mapy Europy. I po wojnie ci bohaterzy, którzy nie wymordowano, bo byli walecznymi, z honorem walczyli, z przysiężeniem na krzyż święty Pana Jezusa, że będziemy walczyć o prawdziwą wolność. I mówię o oficerach Armii Krajowej, o żołnierzach Armii Krajowej. Byli w kazamatach UB mordowani w oparciu o sfingowane wyroki. Oni się nie ugięli. Byli niezłomnymi. Cierpieli dla nas wszystkich, żeby Polska istniała. Pan Knurowski jest tym samym człowiekiem, tylko w innej perspektywie czasu. I teraz, jeżeli oni ginęli, cierpieli, przelewali krew i z honorem umierali, a mogli podpisać współpracę z UB, odzyskaliby swoje życie, to my, czy ktokolwiek, czy ja jako człowiek obecny nie działający w samorządności, bo byłem też niszczony. Właśnie takich ludzi się niszczy. Tu nie jestem, nie jestem samochwalcem. To są tysiące tacy ludzi. Polskę chcą zniszczyć. To jeżeli, nawiązuję do tego, jeżeli pana Królowskiego w ten sposób chcą zniszczyć, no to po prostu wykonują te same metody niszczycielskie, co wówczas w latach powojennych. Czyli ster liberałów i postkomunisty był taki. Stwórz mi fikcyjną wolność pod pozorem, że będziemy wszystko kraść, rabować, a ktokolwiek upomni się o prawdę, będziemy go zniszczyć. I zniszczymy go. I teraz solidaryzm społeczny gdzie jest? Ja pisałem do wielu komórek społecznych, do Solidarności, do posłów. Może będzie później chwilę czasu, jeszcze pan redaktor mi umożliwi, to powiem. Gdzie jest solidaryzm społeczny, jeżeli te siły, prokuratorzy, sędziowie, którzy kłamali, zdeprawowane, kłamliwe wyroki w oparciu o oszustwa wydawali, porozumiewali się telefonicznie, jak mamy dalej Knurowskiego zniszczyć. I władza lokalna, struktury władzy lokalnej, powiatowej czy gminnej, tak samo jak szaraczki się wystraszyli, bo każdy bronił swojego stanowiska. I teraz jeżeli oni widzą, że pan Knurowski jest niezłomny, walczy o swoje prawa, i walczy, i wiedzą o tym. Wszędzie pisze, wszędzie puka. I ja też. Ja to powiem za chwileczkę, może pan dyrektor później w kontekście to jeszcze uwypuklę, jak to było z tym odwoływaniem się, jak żeśmy pisali, jak nas traktują. No to ci wrogowie,
się dalej pastwią. Mówią tak, słuchajcie, Knurowski się odbywał tam, patrzcie, do tego posła, czy tam do takiej komórki społecznej, solidarnościowej. I co? Nie ma odzewu, więc musimy dokończyć zniszczenie go. Ale panowie, ja pisałem do wielu instytucji, powiedziałem, staniecie przed bragami Boga, staniecie i skończy się jej granie i pokrewstwo, kłamstwo i zdrady i niszczenia człowieka niewinnego. Skończy się. I teraz nawiązując do takiej sprawy, do Bank BGŻ, gdy pisałem i do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a do pana Sawickiego z PZL-u, to już nie godzi się wypowiadać, bo ten człowiek po prostu nie jest zdolny do pomocy. To jest opcja, która niszczy państwo, która niszczy kraj. To trzeba powiedzieć otwarcie. I to ja mówię z odpowiedzialnością, będąc tutaj w tym studiu, które jako jedyne dzięki panu redaktorowi umożliwia nam ten głos, bo gdzie indziej byśmy nie byli wpuszczeni albo zakuci w kajdany. No to jeżeli oni nie potrafią odpowiedzieć, dlaczego w 1999 roku w czasie trwania systematycznie corocznej powodzi i zalewania pól pana Knurowskiego przekwalifikowaliście kredyt preferencyjny na komercyjny z kilkudziesięcioma procentami odsetek, milczą. Nie jest mowa kłamstwa i zdrady? Jest. Oni wiedzą, co oni zrobili. Następna sprawa. Czy podobnie na ziemi polskiej zrobilibyście z rolnikiem niemieckim, holenderskim, Duńczykiem? Milczą. Omijają sprawę. Wymijająco mi odpisują. Ja to znam. W komunie tak samo wymijająco odpisali. Milczą. To czyż to nie jest oszustwo? No jest. Jest ta różnica, że w komunizmie, jak ja napisałem do pierwszego sekretarza i napisałem twardą prawdę, to oni rozmyślali, czy mnie zostawić w spokoju, nie odpisać mi, czy określić zubowcami metody działania, zniszczenia, aż do pozbawienia mnie życia. Tak postępowano. Natomiast teraz, w tej chwili, postępują podobnie jak w komunizmie liberałowie i postkomuniści, którzy ich wspierają, tylko z tym, że nie, że już się nie wysługują ubowcami, zdrajcami, tytularnymi wykonawcami, którzy szli na rozkaz, mordowali, za to dostawali wielkie pieniądze. Tylko jest ta różnica. Ale nadal nęka się człowieka, nadal się go zastrasza, nadal się go niszczy. Ja powiem, panie redaktorze, tak. Ja gdziekolwiek funkcję sprawowałem i łzy mi się teraz do oczu cisną. Zawsze miałem na względzie honor. Bo honor to jest tak, jak nasi ojcowie pisali. Bóg, honor, ojczyzna. Kto zafałszowuje prawdę, kto z premedytacją dołącza się do krzywdy ludzkiej, nie ma honoru, jest błaznem, zdrajcą, zaprzańcem. Tak samo nie jest godny powiedzieć, że jestem katolikiem, że jestem obrońcą naszej polskości. Absolutnie nie. Bóg, honor, ojczyzna. Ojczyznę już oczywiście na wstępie zdradza. Jeżeli ten człowiek nie ma do kogo pójść, jeżeli ten człowiek kilkanaście lat walczy, a proszę państwa, w takich warunkach mieszkał, z szóstką dzieci sam, może pani będzie uprzejma, w takich warunkach mieszkał i sam sobie radził, gdzie nie wiadomo, to widzieli, że jakby jak jego niezłomność, jego heroizm, to nawet chcieli mu dzieci zabrać. Nawet mu chcieli dzieci zabrać. To jest po prostu okupanci. To są okupanci z premedytacją, zdrajcy, zaprzańcy narodu polskiego. A mnie bardzo mnie boli, że pisałem do pana Chruścichowskiego, obecnego też senatora i tamtej kadencji przewodniczącego krajowego NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. I proszę sobie wyobrazić, ja przeżywam ból i dramat rozdarcia wewnętrznego, bo ja, że ten człowiek nie raczył odpisać, dzwoniłem telefonicznie, to jakiś pan, zapomniałem nazwisko, mam zapisane sobie tam gdzieś w notesiku, przedstawił się, bo ja pytałem się, z kim rozmawiam, uwypukliłem problem pana Królowskiego i mówię, a on mówi, znamy ten problem. I ja mówię, no i co panowie, siedzicie, nawet nie raczycie się zatroszczyć, przecież to jest zdrada ideałów. Ja też cierpiałem w stanie wojennym, ja też. Ja nawet publicznie na sesjach Rady Powiatowej powiedziałem, że gdybym urodził się wcześniej, to ubowcy by mi życie pozbawili. I zawsze jestem. Moim patronem jest błogosławiony ksiądz Jerzy. Niezłomny orędownik w prawdzie, ale również nieustępliwości wobec żadnego zła i zdrady. Bo z postawy wobec drugiego człowieka będzie nas Bóg rozliczał. I tak trzeba. Ja bardzo boleję nad tym. Panie Chruścikowski,
na Boga i inni, nie opowiadajcie, że ta sprawa jest zagmatwana. Czy pan Krzysztof Adranowski, przecież on mi pięknie w jednej sprawie pomógł, ale w tej sprawie też podobnie jak pan Chruścikowski mówi w ten sposób. Słuchajcie, nie możemy Włodziowi pomóc, bo on ma taką skomplikowaną, trudną sprawę. A jakaż to jest skomplikowana sprawa? Chłopa zalewało, nie umorzyli czynszu, kredyt preferencyjny cofnęli, później go rozkradli. No przecież to jest prosta sprawa. W trzech punktach gdzie ją wyszczególnić. A panowie jesteście kształceni, kandydujecie po to, żeby służyć. A służyć to nie znaczy pokazywać się w reflektorach fleszy, gdy mnie ładnie widzą, i puszczą mnie w eter, ogląda mnie być może kilka milionów Polaków, ładnie się zaprezentowałem i to wszystko. A jakie jest twoje sumienie? Mówił Jan Paweł II, jedni drugich brzemia na nosie. Jakie jest twoje sumienia, gdy puka do twoich drzwi człowiek, który gdzieś z szorgiem dzieci jest sponiewierany, łajdaki się pastwią nad nim, łajdaki dosłownie się, zdrajcy ojczyzny się pastwią nad nim i puka, pisze i po prostu pana Chruścikowskiego, przewodniczącego Krajowego Solidarności, sprawa leży na biurku i on się pokazuje dalej w reflektorach fleszy i pięknie opowiada, że on jest obrońcą polskiego rolnika. Ja bym się spalił ze wstydu, panie Chruścikowski, i niech pan zmieni postępowanie. Dostał się pan, niech pan działa, proszę pana, zgodnie z tym, co przewiduje ideały Solidarności, bo ludzie przelewali krew, ludzie cierpieli. Komuniści, nawet gdy ludzie walczyli o prawdziwą wolność, to zabierali im gospodarstwa. Były takie przypadki, ludzie ponieśli wielkie ofiary, ale nie po to, żeby dzisiaj umożliwić niszczenie tej bandzie, która przedtem tkwiła w tych samych korzeniach, a teraz się przemeblowała, jak mówi ojciec dyrektor. Przemeblowali się, prawda, na różne kasyna, biznesmeni i tak dalej. I dalej niszczą krew polską, bo to jest krew polska. Pan Knurowski to jest człowiek, prawdziwy Polak. Panie Stanisławie, dziękuję na razie. Dziękuję.